Biegnij, biegnij, chłopie, bo się ruszasz jak Polska na Euro. Panowie, kurwa, fajne dupeczki, znaczy najlepsza strona do wymiany skinów. Zapraszamy. Jebudu, jak twój stary w 74, a twój stary w 2024 wymienia skiny na Pirate Swap, czyli najlepszej stronie do wymiany i sprzedaży skinów na krypto. Znajdziesz tu dużo konkursów i wszystkie skórki, o jakich marzył twój pradziadek. A z kodem Żaba YouTube macie 35% bonusu do dolarowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas 3 transakcji. Halo, halo, byczki, każde 5 zł wpłacone z kodem Żaba YouTube to 5 tiketów w konkursie na tego pięknego bagnecika, a dzisiaj do wygrania macie tego skinka, troszeczkę ostatnio mnie oglądacie, filmików, mniejszy watch time, więc niestety skinki spadły. Łapka w górę, komentarze, subik na kanale, używajcie kodu Żaba YouTube i oglądajcie filmiki do końca, 4 naklejeczki, aby wygrać właśnie tego skinka. Im większy watch time, więcej mieć oglądać, tym lepsze skinki w przyszłości się pojawią. Przypominam, że kod promocyjny Żaba YouTube daje wam 10% bonusu do doładowania i darmowe 20 na start. A codziennie możecie nas wspierać na stronie darmowego Daily Case'a. Ja jeszcze tutaj mam 3 godzinki, ale wy sobie możecie go tam ogarnąć. Mamy dzisiaj 120 zł i wykorzystamy tę kwotę przede wszystkim do tworzenia case battle'ków, w których będziemy wykorzystywać ostatnio omówione przeze mnie skrzynki procentówki. Przypominam, że jeszcze macie aktualnie promocję, w której otrzymujecie 5 razy większą tą nagrodę pocieszenia w przypadku, gdy bot Emilii z wami wygra, więc zawsze warto sobie dodać bota Emilii do bitki. Mamy nowe skrzynki 1%, zaczniemy sobie od skrzyneczek 1% Cyrex. I tutaj w naszej kwocie możemy sobie zrobić ich aż 19. Damy sobie 19 skrzyneczek Cyrex, albo nie, wiecie co, bo to jest dużo skrzynek. Damy sobie na początek troszeczkę mniej skrzynek, ale jakichś innych. Mamy jeszcze 1% kill confirmedy. Weźmy sobie może skrzynkę 5% kill confirmed na początek. I możemy takich skrzyneczek 4. I do tego dorzućmy sobie 3% kill confirmed. I to będzie, myślę, ciekawa kombinacja. I to oczywiście gramy w naszym starym stylu. Gramy to na szereg w trybie underdog i zobaczymy, co nam to przyniesie. Jeśli chodzi o wizę do nagrywek, odcinek ze spoilerkiem pojawi się niedługo. Na razie tam nie może nagrywać. Pozdro byku, jak będziesz mógł, ktoś się odzywa i ogarniemy. I oczywiście dodajemy sobie bota Emil, bota Rosso oraz bota Alexa. Wyniki konkursów pojawiają się na Discordzie. Ja po raz kolejny jadę na wyjazd, no ale ostatnio tych wyjazdów dużo. Emilii trafia z Kinga Jawbreakera, który myślałem, że jest troszeczkę droższy, ale akurat w Elwog nie. Tutaj u Alex trafia Detraitora, który również myślałem, że jest droższy, ale również w Elwog nie. No i co, zostaliśmy my z Rosso. Dzisiaj będą właśnie procentóweczki. Zobaczymy, jak tutaj Rosso się sprawdzi. Jestem ciekawy, czy wam się interko podoba, które zrobiłem tak na szybko. Tutaj eleganckie. Dobra, ostatni skrzynek, co wypadnie. Ja mam niestety MK i to najdroższa. W zwykłym trybie wygralibyśmy, bylibyśmy na plus. No a tak Rosso zgarnia 172 zł. Niestety się nie udało, ale w kolejnej bitce spróbujemy sobie już tutaj właśnie zrobić te skrzynki. Może tutaj weźmy sobie 3% kill confirmedy i ich możemy zrobić 8. Damy to na 4. Damy to jeszcze raz w underdogu, ale jak teraz wygram, no to chyba standardówka wleć na rejon, bo te procentóweczki czasami tak jest tutaj, nie? Dajemy sobie oczywiście Emiliego, a i w ogóle wcześniej wygrał Emilii, więc jak wygrywa Emilii, no to zawsze macie 5% więcej tej nagrody bonusowej. Ogólnie też tutaj konkursiki na stronie właśnie CSGO Skills, co mówiłem, na wpłaty, nie wiem, czy one się będą pojawiać, zobaczymy jeszcze raz na jakiś czas się pojawią i pojawi się już niedługo konkurs na skina dla aktywnie oglądających. Oglądajcie filmiki do końca, nabijajcie w sposób watch time, filmy się mocniej podobają, możecie sobie nawet w tle odpalić, posłuchać taki upał Żaby elegancko, wiem, że jest gorąco, ja już też troszeczkę zajechany, jeszcze jestem pod nosem na siłce, trenowałem do 3 z hakiem, przyjechałem do domu o 4, wstałem tylko do 9, jestem leciutko zmulony, musicie mi to wybaczyć. No nie gadajcie, że będą same naklejki, jakieś taki TV on Mirage, także w telewizorze na Mirażu byś się popykał ze starymi, kurde, oponentami, byś się ponawalał. No i co, ja bym w Miraża, to ja bym, kurde, wrócił do przeszłości, 2010, elegancko, kurde, tutaj. Fajne czasy to były, miałem 13 lat, beztroskie życie. O, Alex trafia, ale skina trafił, no i kto? No i kto między tymi się rozegra? 33% szans. Czy to zgarniamy? Mamy to! Ależ końcóweczka! Co tutaj się stało? Alex ich tam zapodał. USPK kill confirmeda, mamy 390 zł. Można powiedzieć, że kosa się udała, ale z tych 390 zł jeszcze sobie zagramy to, ale w sposób już normalny. Nie będziemy na razie grać 1% w tejce. A, mamy jeszcze takie 1%. Dobra, ale mamy te 390 zł. Dawno nie było battla na taką dużą kwotę, 390 zł. Czy możemy? Zrobimy sobie 3 beast case'y i coś za 12 zł.
na przykład Lovely Case'a, 3 Beast Case'y damy do tego, a to sobie zagramy na dwóch na standard duwetce, ale dobrałem ładnie, kolorystycznie, przepraszam, piąchą, lewy sierpowy niczym Andrew Gołota w mikrofon poleciał z mojej strony, tak dość przez przypadek. Damy sobie oczywiście Bota Emily po raz kolejny, w przypadku przegranej zawsze ta kompensata będzie większa. Tutaj pierwsza skrzyneczka na korzyść oponenta, aczkolwiek nic to tak naprawdę nie zmienia, bo tutaj się wszystko będzie działo. Ole, fajny digielek, ale awupka Neonorka też niestety fajna, na kogoś oponenta, tutaj 5-7 Hyper Beast, 113 zł, mamy przewagę, mamy 340 zł i w ostatniej skrzynce mamy Glocka Gamma Doppler, który kosztuje tyle, że niestety mniej od Killconferda, ale zobaczcie w ogóle skinek za 20 zł, dostaliśmy za 20 zł skina tutaj. To jest najwyższy skin, najlepsza przegrana w historii, chciałoby się, że spatrzeć, 19 zł, tu byłaby piękna wygrana, byłaby już kostka naprawdę niesamowita, Nimo, ale zawsze te 20 zł jest ok, bo to 20 zł piechotą nie chodzi. Dobra, kurde, to mi się podoba, idziemy na battle, idziemy testować kolejne procentóweczki, te sobie zostawimy może na koniec, 3% Silexy. Co my tu jeszcze mamy? A 5% Silexy może byśmy sobie testowali. 7 takich możemy zrobić. Teraz na standardowym zagramy. Jakoś tak mam przeczucie, że może akurat nam tutaj wypadnie. Dlatego oczywiście wjeżdża Emily, a damy sobie jej samą i damy Alexa wielką trójkę ostatnimi czasy. Tutaj sprawdzimy, zobaczymy sytuację. Dzisiaj pytanie do wzoru nagrywek pojawi się bardzo fajne. Hashtag będzie klasyczny widz, że oglądacie, że jesteście. Który rok waszym zdaniem był tym waszym ulubionym, najfajniejszym w życiu? Hashtag ten rok, nie? Podajcie. A ciekawe. O, mamy skina! Ale za dwie dyszki. Kurde, to jest Idus Glass, tylko niestety. To nie jest, co byśmy na pewno chcieli. No i samu trafia lepszą tutaj MK znacznie od nas. Chłopaki w ogóle tutaj jeszcze nie są w grze. Ale coś jeszcze może nam wypadnie. Aha, Saleksik tu. I co jeszcze? Alex coś dostanie i nie gadajcie, że my będziemy tutaj przegranymi. Trybu, za zły tryb wybierzemy. Możecie napisać, jaki tam chcecie. Możecie też rok urodzenia, jak chcecie podać tam, jak nie macie pomysłu na rok. A może 2024 po prostu. Ja najlepszy rok. Jura, najlepszy rok. Podałbym chyba 2016 albo 2017. To są moje najlepsze takie lata, które miło bardzo wspominam. Ale te ostatnie lata też są bardzo fajne z wielu powodów. Chociażby z tego, że poznałem moją ukochaną kobietę, z którą jestem już półtorej roku. I co? Jest zajebiście widzowie i zdrówko dopisuje. Dobra, to co? Skrzyneczki, kilka osób właśnie pisało, że również się z nerwicą lękową mierzyło, że przejebana sprawa, tam fajnie pisaliście to. Życzę wam wszystkim zdrówka, moje mordy kochane. No i wszyscy to pokonamy. U mnie, kurde, aktywność fizyczna, medytacja, takie rzeczy pomagają. Relaksacje, wiecie jak jest, kurde. Ziemia mistyfikacja, ziemia hemoglobina mnie interesuje. Chciałoby się zacytować klasyka. I też może 1% Marble Fade możemy zrobić sobie niestety tylko 3. Ale jak zagramy sobie to na 4 w trybie underdog, jakaś tam szansa jest. Zawsze jest szansa WRCH szympansa, tak się mówi, to jest bardzo niemiłe takie powiedzenie. Emiliego zawsze gdzieś tam musimy sobie zmieścić tutaj w naszej puli 4 walczących. I kurde co widzowie. Tak jak mówię, kto ogląda filmik do końca będzie miał szansę wzięcia udziału w konkursie na Sinka za 100-150 zł. Ja mam taką listę przygotowaną, mam tutaj w analityce YouTube'a podgląd do tego. Jest to wasze niki, tylko to jest awatar i wasz, pierwsza litera waszego niku i kropki, kropki. Ja muszę to ręcznie spisywać, więc troszeczkę z tym roboty jest. Niestety nic nie wypadło i co jakiś czas taka lista się będzie pojawiać, więc warto grać do końca i będzie zajebiście. No i dalej jest zmasowany atak botów w komentarzach, nie zwracajcie na to uwagi, nie dążę, aby tego usuwać, tego się nie da usuwać. One natworzą tych kont w ciul, są nożutkie konta świeżo stworzone. Mam nadzieję, że nikt się na to nie nabierze, że te głupoty, jakie one tam piszą, to też od razu można ogarnąć, kto jest gdzieś tam bardziej obczajony w temacie, że to po prostu właśnie piszą boty, że to jest jakiś zmasowany atak. Na czterech underdoga gramy sobie tą bitkę, później sobie jeszcze tamto zagramy i myślę, że to będzie na tle. Troszeczkę te odcinki chciałem właśnie ostatnio skrócić, jak wiecie, udaje mi się troszeczkę krótsze te filmy wrzucać. Więc co? Więc tak jak pisaliście, 10 minut to był taki średni czas właśnie, jakbyście najbardziej wam się podobały te odcinki. Czasami oczywiście zrobimy sobie battle jakiegoś większego, trochę nam to wychodzi dłużej, czy niespodziewanie na koniec wygrywamy. Mam nadzieję, że taką niespodziewaną wygrywankę w tym odcinku również zrobimy. I co? I zobaczymy, no kręcimy śmigłem. Ja ostatnio, tak jak mówię, cały czas mam wyjazdy, no ale to tak jest widzowie, tak to jest w okresie wakacyjnym, że człowiek nie siedzi w domu. Cały czas coś robi, a nie mam jak nagrywać filmików, gdy jestem na wyjeździe. Na wyjeździe to się gola liczy podwójnie, taka była kiedyś zasada. Więc tak z koleżanką gdzieś tam w klubie strzeli, abyście gola nie strzelili, tylko jakiegoś lepiej wiecie.
takiego, kurde, kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Zabrakło żabie porównania, dobra. Takie naklejeczki, jakieś takie telewizory, taki telewizor z dupła, a ty dalej sam. No to taki jest telewizor jeszcze plazmowy, a ja to LCD, lubię cienkie dupy, nie? Wiecie jak jest. Dobra, bo głupoty gadamy, będziemy się śmioli. No i Michael trafia, fajnego USP-a za 5 dyszek tylko. Kurde, jakoś mi się ten traktor kojarzy, że on stówkę kosztował. Nam na szczęście nie wypada. Będziemy walczyć, jeszcze w grze jesteśmy. Na razie mam jedną bitkę wygraną całkiem spoko za 390 złociszy. Później przegraliśmy drugą, no ale wygraliśmy na procentówkach. Ale procenty z nami w ten weekend nie wygrają, bo będziemy na trzech, znaczy nie wygrają, bo będzie na trzeźwo, o, raczej będzie na trzeźwo, tylko nadzieję, bo formę robię już fajnie, wjeżdża mi tutaj dietka, któryś dzień jest ok, więc nie będziemy tego psuli. No i co, i zobaczmy, i tutaj mamy nie mamy nic ciekawego. I ostatnie USP-ki, kilkonferdy się pokazały tutaj na awatarku i co? I mamy szansę na jedynie 50 zł 53 grosze. Czy to zgarniamy? Czy nasze szczęście dopisuje nam dzisiaj, co ciekawe? To jest okej. Okay. To jest okej, okay. Szczęście nam dzisiaj dopisuje. I ostatnia bitka właśnie na te Cyrexiki. I tutaj mamy tych bitewek. Akurat mamy 20 tak naprawdę, możemy sobie ich zrobić. Na czterech w trybie underdog. To już jest ostatnia bitka w tym odcinku. No miało być 10 minut, będzie z 12 albo nawet troszkę więcej. Bo tyle randomowe sobie dodajemy, Kolomuani. Mi się skojarzyło, bo to jest Rondon Kolomuani, tak mi się to skojarzyło. Szybkie takie, wiecie, łączenie słów jak na freestylu. Z niczym syn młynarza. Dobra, i co? I 13 groszy te nalepki kosztują. Wcześniej była w ogóle, widzowie, największa, jak mówiłem, wam pokazywałem, największa wygrana. Przegrana, że tak to tutaj zagram słowami. A zobaczymy, co będzie teraz, nie? Tu są Battered Up stickery takie, co tutaj, kurde, z młotkiem stoi ten. Z młotkiem jakiś, nie, to nie młotek, to skill baseballowy i będą w baseballa chyba pykać zawodniki, ewidentnie się szykują. Cyrexik, mógłby Cyrexik wjechać na rejony tutaj do ziomka, do puli, zobaczymy, jakoś tak mam przeczucia, że tutaj tylko nam wypadnie dwa skiny, nie? Takie moje przeczucie, są jeszcze błędne przeczucie, bo jesteśmy w trybie underdoga, co nam by nie sprzyjało, no ale zobaczymy, jak to sobie rozegramy tutaj. I widzowie, prosiłbym was, jest MK. Jest MK taka średnia, ale to zawsze coś. Opisanie propozycji na odcinki w komentarzu, kurde. Liczę na waszą propozycję, bo mi się powoli pomysły czasami kończą. Mam takie dni, że mi się powoli pomysły kończą, więc liczę na was, że wy tutaj się wykażecie fajnie, tutaj pokażecie, zaprezentujecie waszą inwencję twórczą. No i co, my lecimy, próbujemy, walczymy tutaj. Adrian fajnego skina za... Kurde, tanie te skiny są z tej MK-i tutaj. Myślałem, że to będzie droższe. Na razie w puli jest zaledwie tam 50 zł, jeszcze tutaj po 2 zł. 52 chyba na ten moment. 121 jest to cena startowa tutaj syneczek naszych. No kurde, zobaczymy, nie? Zobaczymy. Jeszcze fajnie, jakby coś tam wypadło z tej. W ogóle jest najdroższy skin, to jest Cyrex. No sama wskazuje nazwa też skrzynki w sumie, nie? Ale w Factoryniu chyba 600 zł. No to już jest okej, okay. To by było spoko taki dropik zaliczyć. A jeszcze tanka powinna coś kosztować, mi się wydaje też. Ona nie jest najdroższa w tej skrzynce, to ciekawe. No cóż, dobra, mamy do końca jeszcze 3 tutaj rundy. Zobaczymy, co się będzie działo w tych 3 rundach i co. I runda numer 1, nic się nie wydarzyło. Runda numer 2, czy coś się będzie działo, zobaczymy. Runda numer 2, też się nic by to nie wydarzyło. No i na koniec runda numer 3. Zobaczmy, popatrzmy. I w rundzie numer 3 nie ma niestety nic. Więc co, to by było dzisiaj, widzowie, na tyle. Trzymajcie się, moi kochani. Do następnego filmu, żeby być lepiej. Siemano!